Szanowni Państwo, apeluję do młodzieży, rodziców i dziadków, mieszkańców naszej dzielnicy, którzy mają pole walki i nie zgadzają się na to, żeby na terenie wokół szkoły numer 13 było dziadostwo i klepisko. Mamy XXI wiek, szkoła to ośrodek kultury, a sport jest ważną dziedziną edukacji w naszym życiu. Powalczmy o to, aby młodzież swoją energię rozładowała na boisku, które zapewnia im bezpieczeństwo, bo tylko wówczas sport przyniesie im radość. Młodzi ludzie to nasza przyszłość, dlatego zadbajmy o ich rozwój fizyczny i powalczmy o to. Ja jestem mamą dwójki, na razie dwójki dzieci chodzących i uczących się tutaj w tej szkole. I stan faktyczny, jaki tutaj widzimy, to jest karygodny. Inne szkoły są mniejsze i mają większe boiska. Dzieci wiedzą, gdzie spędzać czas, natomiast mówi się, że Lisiniec jest najbogatszą dzielnicą Częstochowy i właśnie to bogactwo tutaj widzimy. Także jesteśmy absolwentami tej szkoły i ubiegamy się o stworzenie nowego boiska z dużymi możliwości do rozwoju zainteresowań i dzieci chodzących do szkoły. Przede wszystkim chodzi nam o bezpieczeństwo, ponieważ jak widać boisko nie spełnia żadnych standardów i norm, a przydałoby się jednak, żeby było ono bezpieczne, żeby dzieci czuły się bezpiecznie, żeby było takie, żeby dzieci chciały. Miały gdzie uprawiać sport. Mimo, że wielokrotnie na tych boiskach zdarzały się naprawdę przykre wypadki, były liczne skręcenia, złamania, to tak naprawdę nikt nie zareagował, nikt nie zmienił w tym boisku nic, aby było ono bezpieczniejsze przez naprawdę wiele, wiele lat. Witam serdecznie, nazywam się Tomasz Jaskuła. 19 czerwca razem z mieszkańcami Lisińca założyliśmy Stowarzyszenie Nasz Lisiniec, który oprócz wsparcia dla boiska, które tutaj Państwo widzicie, wsparcia budowy nowego boiska i zagospodarowania tego terenu, ma parę innych dobrych celów do zrealizowania. Po pierwsze boisko, po drugie skatepark dla młodzieży, być może tutaj w widłach naszej szkoły, z wygospodarowaniem terenu. Trzeci bardzo fajny pomysł, wyznaczenie przez miasto kolejnego placu dla nas, przede wszystkim po to, żeby zbudować na Lisińcu z prawdziwego zdarzenia plac zabaw dla dzieci. My takiego placu po prostu nie mamy. Każdy, który tutaj jest, jest tylko jeden, jest placem spółdzielnianym. Czwarty pomysł, przejście, wsparcie dla budowy nowego przejścia na ulicy Wręczyckiej między ulicą Koszalińską a Gorzowską, po to, żeby pomóc przechodzić dzieciom do przedszkola sióstr Katarzynek i żeby dzieci nie były w stanie widzieć przyszłego wypadku na ulicy Wręczyckiej, bo tu kierowcy poruszają się z szybkością nawet 100 km na godzinę. Wreszcie to jest nasz plan, 100 ławek dla dzielnicy Lisiniec i 100-200 koszy, żeby nie było śmiecenia. Być może te plany są przyziemne, ale chodzi o to, żeby w dzielnicy Lisiniec po prostu żyło się ludziom lepiej, zdrowiej, bezpiecznie. Dziękuję za uwagę.